gliniankę lub inne naczynie żaroodporne, wykładamy pociętymi w plastry ziemniakami. Przekładamy pociętą w kostkę wędzonką lub boczkiem. Następna warstwa ziemniaków. Każdą warstwę obficie obsypujemy solą, pieprzem. I majerankiem. Na ziemniaki kładziemy cebulę. Także ją doprawiamy solą, pieprzem i majerankiem. Reszta wędzonki. Zalewamy wszystko gęstą śmietaną. I okładamy pociętym w pół talarki jabłkiem. Tak przygotowaną pieczonkę przykrywamy deklem i wstawiamy do rozgrzanego piekarnika na 170 stopni na godzinę i jakieś 10 minut. Wyjmujemy prażonkę z pieca. Jak widzimy, jest już ładnie upieczona. Możemy porcjować i podawać. Życzę Państwu smacznego.